ostatnich latach z pomocą wielu różnych mediów, seriali na Netflixie czy filmików na YouTubie i TikToku, wracają do nas piosenki, które przez wielu z nas mogą być już nieco zapomniane, a dla nowego pokolenia są tak naprawdę pierwszym kontaktem z danym wykonawcą. Jednym z takich utworów jest Master of Puppets Metallica, które ostatnio dzięki świetnemu moim zdaniem serialowi Stranger Things zaczęło nabierać nowego życia. I właśnie dlatego postanowiłem odświeżyć sobie Metallicę i Master of Puppets, bo był to utwór, który grałem w wieku 14 lat, kiedy namiętnie słuchałem metalu, ale dopiero teraz z doświadczeniem i umiejętnościami, które posiadam w tym momencie, byłem w stanie trochę dokładniej go przeanalizować i okazało się, że jest dużo trudniejszy niż mi się wydawało. I właśnie na pytanie, dlaczego Master of Puppets jest takie trudne, postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Pierwsza rzecz, którą warto wspomnieć, to tempo. Na pewno znawcy tematu zauważyli już, że gram to dużo wolniej niż Metallica. A to dlatego, że tempo oryginalnego nagrania to jest około 220 bpmów. Jeżeli nie wiecie, jak szybko to jest, to posłuchajcie przez chwilę metronomu ustawionego w tym tempie. Oczywiście jest to tempo osiągalne, ale nie polecam nikomu zaczynać uczyć się tego utworu nawet w pobliżu tego tempa. Ja jak zaczynałem, to ustawiłem sobie metronom na 120 i brzmi to tak. Tak stopniowo zwiększamy obroty. Po jakimś miesiącu niezbyt częstego ćwiczenia czuję się dosyć swobodnie w 180, może dojeżdżam do 190 bpm. I to dalej jest jeszcze dosyć daleko od oryginalnego tempa, ale i tak brzmi całkiem spoko. Druga rzecz to brzmienie, ale nie mam tutaj na myśli brzmienia wzmacniacza czy gitary, tylko to, że i James Hetfield i Kirk Hammett grają wszystko tak zwanym downpickingiem, czyli wszystko kostkują w dół. I tutaj zaczyna się sprawa troszeczkę komplikować, bo o ile ktoś nie grał w ten sposób od zawsze, tak jak na przykład właśnie Hetfield i Hammett, to przestawienie się z naprzemiennego kostkowania na granie wszystkiego w dół wymaga całkiem niezłego poświęcenia. Najważniejsze moim zdaniem jest ćwiczenie wolno do metronomu i skupianie się na tym, żeby prawa ręka była cały czas rozluźniona. Fajnym patentem jest też odbijanie się do góry wtedy, gdy akcentujemy te otwarte, niestłumione struny. Pamiętajcie, ćwiczcie bezpiecznie. Jeżeli cokolwiek was boli, to znaczy, że prawdopodobnie robicie coś źle i musicie pewnie zwolnić, żeby rozluźnić rękę. Trzecią rzeczą jest podział rytmiczny, który nie jest wcale oczywisty. Mam tutaj głównie na myśli zwrotkę, która chyba jest najbardziej nieoczywista. Jak spróbujecie zagrać ją do metronomu, to można zauważyć, że raz zaczyna się przesuwać. Jak spojrzymy do jakiegoś zapisu w necie, na przykład na stronie songster.com, mamy tutaj zwrotkę i 3 takty 4 czwarte, a potem jeden takt 21/32? Jak ja mam to policzyć? Odpowiedź jest prosta, nie liczyć. Jak Metallica to nagrywała, to oni nawet nie mieli metronomu.
tempo w tym utworze zmienia się płynnie, oni przyspieszają i zwalniają, oni po prostu grali razem, ustalili, gdzie są te zmiany, nauczyli się ich i potem po prostu to powtarzali. I dokładnie to samo sugeruję zrobić, nauczyć się z nagraniem i po prostu powtarzać. Ale jeżeli chcielibyście jednak poćwiczyć to z metronomem, to najlepsze, co możecie zrobić, to ustawić go tak, żeby nie zaznaczał raz. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest stamina, czyli wytrzymałość, której potrzebujemy, żeby zagrać cały kawałek w pełnym tempie. Jak widzicie, w tych riffach jest mnóstwo dźwięków, mało miejsca na oddech, no i cały numer ma 8 minut, więc jest to naprawdę wymagające, żeby po prostu przeżyć do końca. Ale znowu, moją najlepszą radą, jaką mogę dać, jest ćwiczenie tego wolno, zwracanie uwagi na to, żeby być rozluźnionym i stopniowo budowanie tej wytrzymałości i prędkości. A jak macie jakieś wątpliwości, jak bardzo James Hetfield musi być rozluźniony, jak gra Master of Puppets, to pomyślcie sobie, że on jeszcze jednocześnie śpiewa. Okej, kochani, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobał wam się ten film, zostawcie koniecznie łapkę w górę i suba. A jeżeli jest coś, o czym nie wspomniałem na temat Master of Puppets, no to napiszcie koniecznie w komentarzu pod spodem. Tymczasem żegnam się z wami, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!